trolem od frontu po 20. Druga technika, no to jest objechać i magazynek w dupala za 200-300. O ile oczywiście nie pojedziecie sami, tylko na przykład w trzech, zdajemy jednego, drugiego, nie dam rady, trzeciego nie dam rady. Musicie myśleć. No to nie jest tak, że... Maxat Multi zaprosz do treningowki 3 zł i 42 grosze. Spoczko. To nie jest tak, że jeden z was, wiadomo, może pojechać na pałę i mnie zabić, więc... Będę liczył, że tutaj będziecie współpracować, moi drodzy. Ja nie pojadę tam na lewo, jak zawsze. Pojadę sobie tutaj. Pojadę sobie tutaj i zrobię taką pułapkę. Zobaczę, czy jeździcie samobójcze ruchy. Czy będziecie jechali grupką. No i tutaj kolega, zobaczcie, pojechał na pałę, do przodu. Mam mytanko nieofensywne, jak coś wczoraj upolowałem jedzonko, złotko będzie dzisiaj. Przy okazji ocenisz staty i dodasz do zabawy mroczny awatar. I to jest właśnie to, mówię o tym, nigdy nie jeździcie sami. Musicie jeździć grupkami, jak już to wiele razy mówiłem. O, tutaj się robi już grubo. Dlatego się stąd zawijam. Czarkar, to mogę dołączyć do życzeń wesołych świąt 4 zł i 1 grosz. Wesołych, wesołych! Zwiewamy, moi drodzy. O, dostałem. Kurna. Lokusty zasrane. Degąska. Pogoń! Run! Jedzonko tam otoczony, biją go! Pobili! Zjedli jedzonko! Było jedzonko! O kurna! Za daleko, moi drodzy, za daleko! Za daleko! Bliżej powinni podjechać. Kurna, jaki Stewart mnie przebija. Stewart, mocny czołg. Nie chcę z nimi walczyć, nie o to chodzi, chcę. Żeby działali bardziej rozsądnie, według mnie. Na razie jeżdżą troszkę za głupio. Multi kurna hono tu. No właśnie o to chodzi, że musicie myśleć, a nie... Kurde, zobaczcie, no niektórzy tutaj jadą na pałę. Ja ciągle powtarzam. Jeżeli wjadą w piątkę, przecież nie będę wiedział, w którego strzelić. Jeden zawsze zginie, ale czterech kolejnych już nie. Kurna, w gąskę dostał, ja pierniczę. Ja pierniczę, jak mi to przy... Kurna. Ej, bo już mi jedną czwartą HP zabrali. Co jest, kurwa? Ultron, siema Multi, oceń statę mojej kolegi i powiedz, w co iść, oraz dodaj mnie do klanu PFF, mój nikadrenem 3 kolegi Adi 2002 i dodaj nas na 2 ture 4 złote i 1 grosz. Ja pierniczę. Same gąski, kurwa. Watacha wilków cię goni. No, trochę mnie to martwi, ile ich jest.
Pocisków mało się robi. Taranuj. Truefik Hterstel Multi, mógłbyś mnie dodać na drugą turę trzecią. 42 PLN. Spoczko. Ok, ale ja miał pecha, że to weszło. Zdjąłem 14. Teraz ich zmylę trochę, pojadę w górę. Dobra, zobaczymy, czy skapną się. Zostało ich 14. Oczywiście nie będę chciał tego wygrać, absolutnie. Dobra, teraz w nich wjadę. Wola, 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 wola! O kurna, o. O kurna, zbiorniki, o. Wjechał we mnie. A już myślałem, że wygrasz i przehandlujesz czołg na Allegro. Siema, o, siemanko. Pierwsze, moi drodzy, miejsce zgarnia Mishi 2005 z klanu Fear na T46 328 uszkodzeń. Gratuluję koledze. Drugie miejsce Mysza, trzecie miejsce W1W. Popatrzcie sobie na czołgi, które zdominowały tutaj. Wydaje mi się, że to jest dość istotne. Jeżeli mogę coś zasugerować, uważam, że powinniście bardziej pójść w stronę pojazdów pokroju, może nie T29, ale coś jak LTP, Stuart, Locust. Te pancery DNC, one są tutaj dość wysoko, ale one to bardziej do podu jedzonko niż mnie, tak mi się wydaje. Więc to jest taka informacja dla was, że po prostu może lepiej jest nie inwestować tak te w pancery DNC, bo one mają ten magazynek, ale on nie przebija dziewiątek dyszek tak dobrze jak jednak te działo T46. Zobaczcie sobie, T46 ma penetracji, żeby wam nie skłamać, tutaj 75, 110 penetracji, więc jeżeli mogę powiedzieć coś, to sugerowałbym bardziej pójść w tą stronę, no bo jednak częściej wygrywają te takie czołgi średnie niż lekkie, one głównie robią damage na takim pancerze T25. Gratuluję. I teraz druga tura, tylko chciałbym, żeby kolega napisał, jaki czołg chce. Hej, jaki czołg sobie życzysz? Wypadam. No dość dużo miał przewagę kolega. Mniejsza różnica była między drugim i trzecim miejscem.
A mógłbym na siódemkę zmienić. W sensie siódmy tier? Ok. Ok. Jaki?